Cześć moi drodzy, nagrywam drugi raz, bo za pierwszym razem nie nagrał się dźwięk. Coś jakiś problem był z mikrofonem. Witajcie raz jeszcze. Nie było prognozy z wczoraj wieczorem, z racji tego, że dopiero bardzo późno wróciłem wieczorem, więc dziś skupię się już przede wszystkim na upale z racji tego, że. Tak wstępnie liźniemy sobie prognozę burzową na piątek na godziny popołudniowe, bo już w sumie mamy popołudnie, a skupimy się przede wszystkim na upałach, które będą miały miejsce w weekend. Ostatnimi dniami jeździłem też za obserwacjami burz. To jest jedno ze zdjęć, które zostało wykonane w dniu wczorajszym, czyli w czwartek w godzinach wieczornych już w okolicach zamościa nowa, mocno i szybko formująca się chmura szelfowa związana z konwekcją, która tam sobie dosyć dobrze poczynała, mimo tego, że występowały w wielu miejscach opady deszczu tam tworzył się nowy niż, Lokalnie występowały komórki burzowe, i warto było je sfotografować, to też uczyniłem. I tutaj uwagi osób, które uwaga do osób, które mówią, a prognozy były, ale burz u mnie nie było. Burza jest zjawiskiem lokalnym tylko do, do, duży, duży układ liniowy w formacie Derecho albo Boeho może osiągnąć dość duży obszar i nad nim przejść. Burze przeważnie przechodzą nad zdecydowanie mniejszym obszarem. Ja w ciągu dwóch dni, dwóch dni obserwowałem pięć albo sześć burz, więc one faktycznie były i prognoza moim zdaniem była jak najbardziej potrzebna z racji tego, że chociażby w środę mieliśmy burzę w okolicach łodzi, która była dosyć niebezpieczna. W czwartek również zalania, podtopienia na południu, południowym wschodzie Polski. Ale wracamy do sytuacji pogodowej. Dzięki Wam wszystkim za subskrypcję, za to, że pozwalacie rozwijać ten kanał. Zaraz sięgniemy 10 tysięcy subskrypcji. Jeżeli podoba Ci się ten kanał, jeżeli oglądasz go, ale nie zasubskrybowałeś, zasubskrybuj, dokonaj tego heroicznego czynu i pozwól nam dalej się rozwijać. Dzięki serdeczne sprawdzamy sobie sytuację pogodową. W tym momencie burze występują na krańcach północno-wschodnich, przede wszystkim województwo Podlaskie. Te komórki konwekcyjne przemieszczają się dosyć szybko zgodnie z przepływem powietrza w kierunku wschodnim, południowo-wschodnim. No i prawda jest taka, że aż miałem przez chwilę jechać z okolicy Łomży w kierunku tych burz, ale te burze bardzo szybko przemieszczają się w stronę kraju płynącego miodem i kartoflami i tu prawda jest taka, że granice z, Ukra z Białorusią są bardzo ciężko osiągna osiągalne, jeśli chodzi o przejazd, więc po prostu nie ma to sensu, tym bardziej, że no, że no po prostu na Ukra na, czy na Białoruś bym teraz się zbytnio nie udawał. Jeśli chodzi o kolejne godziny, to te burze będą przemieszczać się nadal w kierunku wschodnim, południowo-wschodnim. Konwekcja występuje przede wszystkim w Polsce północno-wschodniej, ale też na wybrzeżu. Lokalnie drobny deszczyk sobie pada, no i wyładowania na północnym wschodzie sobie padają. W Europie oprócz Polski, oprócz północno-zachodniej Ukrainy i południowo-zachodniej Białorusi, Litwy, Łotwy, i Estonii występują jeszcze wyładowania. W Szwecji, aczkolwiek ich nie jest dużo. Co w kolejnych godzinach? W kolejnych godzinach nad polską poprawa pogody, szczególnie w sobotę ale do Polski będzie zmierzał powoli z niż z systemem frontów atmosferycznych niż Sandor i ten niż spowoduje napływ nad polskę gorących mas powietrza Bardzo istotna rzecz warta tutaj roz, rozpisania to powietrze nie będzie napływało z Afryki nie, ono będzie nadpływało z nadatlantyku, ono będzie bardzo rozgrzanym powietrzem z racji tego, że będzie przemieszczać się przez bardzo mocno rozgrzaną Portugalię, Hiszpanię, Francję, następnie Niemcy, od których już, w których już tropikalne noce i upały trwają od dobrych kilku dni no i będą trafiać do Polski. Widać to też dobrze. W mapie geopotencjału mamy 14, wybierzmy sobie 15, 16. No i mamy 15, cyk, mamy coraz 16. O, dokładnie. I tutaj również widzimy sobie doskonale, jak droga do, droga do Polski zostaje niejako. Otwarta przez odpowiednie ustawienie ośrodków barycznych, czyli wyżu znajdującego się między innymi nad Polską i niżu Sandor, Sandor przepraszam, który znajduje się w tym momencie nad Atlantykiem. On tutaj będzie potem powoli kierował się w kierunku wschodnim z odchyleniem na północny wschód, więc dlatego te upały dotrą do nas. Co prawda to nie będą długie długotrwałe upały, bo one zwieńczone zostaną przejęciem frontu atmosferycznego chłodnego, który jest widoczny tutaj na mapie, a przed frontem atmosferycznym chłodnym będą następ... pojawiały się linie zbieżności, na, którym... na których będą tworzyły się burze, lokalnie gwałtowne i bardzo gwałtowne burze, między innymi za sprawą tego, że no bardzo duże różnice temperatur. Sprawdźmy sobie, jak będzie sytuacja temperaturowa wyglądała w kolejnych godzinach. Zanim to jednak jeszcze nastąpi, e, sprawdźmy sobie rozkład baryczny właśnie w, e, aktualnie. No i widzimy, tutaj ten niż Sandor, on się powoli będzie pogłębiał, 990 hektopaskali znajduje się w tym momencie nad Irlandią. E, dosyć słaby wysz atmosferyczny znajduje się w Europie Środkowej, i będziemy mieli tam 1018-1019. Hektopaskali i MGW z racji tych upałów wydało na razie prognozę ostrzeżeń. W przypadku soboty, prognoza ostrzeżeń prawie dla całej Polski przed upałami drugiego stopnia: jedynie województwo zachodniopomorskie, pomorskie podlaskie i część województwa lubelskiego bez ostrzeżeń, ale to się może szybko zmienić. W przypadku niedzieli, prawie cały kraj bez województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego w drugiej strefie, w drugim stopniu zagrożenia, prócz. Północno-wschodnich terenów Polski. W przypadku niedzieli również mamy wstępną prognozę burzową. Moim zdaniem ona będzie zdecydowanie bardziej rozszerzona, więc będzie to dosyć, znaczy na pewno będzie to upalny weekend. Jak bardzo upalny? Sprawdźmy, bo tym razem skupiamy się na temperaturach. Ja sobie wybiorę model Swiss hd 4 na 4 Wszystkie pozostałe modele widzą podobnie, ale to zaraz sobie zobaczymy. Ja omówię najbardziej na tym modelu. Zacznijmy sobie po prostu od temperatury. Od temperatury na wysokości 2 metrów przy standardowej skali. No i widzimy sobie tak w przypadku piątku. Jeszcze mamy całkiem przyjemne temperatury. Ponieważ, e, ponieważ około godziny 14-15 będziemy mieli od 24 do 26 stopni Celsjusza w Polsce Centralnej Południowej. Najchłodniej w Polsce Północnej od 20 do 22 stopni Celsjusza, więc całkiem przyjemnie, tak jak było w ostatnich dniach. Ale sytuacja zacznie się zmieniać, gdy ten ośrodek niż, niżowy sand, e, Sandor powoli będzie zbliżał się w naszym kierunku i po jego wschodniej stronie zacznie napływać w kierunku polski również ta rozgrzana masa powietrza. Noc z niedzieli, przepraszam, noc z piątku na sobotę, jeszcze e, całkiem ok. Natomiast w sobotę temperatury bardzo szybko na południowym zachodzie zaczną wzrastać powyżej 30 stopni Celsjusza. Już około godziny 11,12 w województwie lubuskim, w województwie dolnośląskim, w województwie opolskim, w województwie wielkopolskim temperatury w, 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 przebiją 30 stopni Celsjusza, a około godziny 15-16... Będziemy mieli 32 do 33 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski. Przy gruncie, z racji tego, że to będzie jeszcze całkiem po poprzednich troszeczkę chłodniejszych dniach, ale mimo wszystko przy gruncie temperatury mogą osiągać w wielu miejscach Polski od 36 do 37 stopni Celsjusza, już w Polsce Centralnej, Zachodniej, Południowo-Zachodniej. W kolejnych godzinach. Yy, Temperatura powoli zacznie spadać i w nocy z soboty na niedzielę będziemy mieli noc tropikalną na zachodzie i w centrum Polski. Noc tropikalna jest wtedy, kiedy temperatura w nocy przekracza 20 stopni Celsjusza. Jak widzimy prawie w, całej, w całym kraju, prócz krańców północno-wschodnich, będzie to powyżej 20 stopni Celsjusza. Od zachodu ta różnica Temperatur związana jest z wkraczającym frontem atmosferycznym, który będzie przynosił deszcze i burze, i który będzie wypierał to gorące powietrze. Przyjęło się, że taką, taką godziną najchłodniejszą jest czwarta piąta nad ranem. Zobaczcie, czwarta piąta nad ranem i widzimy w Polsce zachodniej, centralnej części Polski, północnej i południowej 20-22 stopni Celsjusza, na wybrzeżu do 24 stopni Celsjusza. Jedynie na południowym wschodzie chłodniej, ale 18-19, umówmy się, to też jest gorąco. W niedzielę temperatury bardzo szybko będą wzrastać, już około godziny 8-9 rano zbliżą się do 30 stopni Celsjusza. Około godziny 10 już będziemy mieli w Polsce centralnej, w tym pasie, takim bardziej wschodnim, do 30-33 stopni Celsjusza. Najcieplejszym momentem będzie godzina 13-14-15. Wtedy przed frontem atmosferycznym po jego wschodniej stronie temperatury mogą osiągnąć 35 do 36 stopni Celsjusza. Szczególnie województwo mazowieckie, część województwa podlaskiego, część województwa podkarpackiego, zachód województwa lubelskiego, wschód województwa świętokrzyskiego i północ oraz e, wsch wschód województwa małopolskiego za frontem atmosferycznym będzie już chłodniej 24 do 26 stopni Celsjusza. To, co jest bardzo istotne, to to, że różnice na bardzo niedużym obszarze przed i za frontem atmosferycznym mogą być naprawdę bardzo duże nawet 12-13 stopni różnicy, 32 stopnie przed frontem atmosferycznym, 20-22 stopnie za frontem atmosferycznym. To wraz z innymi parametrami, które mogą być spełnione tego dnia, które będziemy analizować w dniu jutrzejszym, może się przyczynić do powstania bardzo gwałtownych burz. Na linii tego frontu chłodnego. Ten front chłodny do wieczora, w sumie do nocy z niedzieli na poniedziałek, powinien opuścić już nasz kraj, według wstępnych szacunków. Natomiast noc z niedzieli na poniedziałek nadal będzie bardzo ciepła, szczególnie w Polsce, południowej i polsce wschodniej. Tam nadal noc tropikalna powyżej 20 stopni Celsjusza. Tak to temperaturowo wygląda na tą chwilę. Zobaczmy, jak widzą to inne modele numeryczne. Zerknijmy sobie na model ICM. W przypadku modelu ICM sytuacja powinna być całkiem podobna. Noc z piątku na sobotę jeszcze przyjemna. W sobotę temperatury wzrosną w wielu miejscach Polski. W zachodniej, centralnej powyżej 30 stopni Celsjusza, a najcieplej na zachodzie 34 stopni Celsjusza. No i widzimy wejście tego frontu atmosferycznego, który będzie powoli wypierał to gorące powietrze, no i noc tropikalna w Polsce zachodniej i częściowo centralnej. W niedzielę przed frontem atmosferycznym temperatury do 34-35 stopni Celsjusza, za frontem atmosferycznym już chłodniej 24-26 stopni Celsjusza, no i noc z niedzieli na poniedziałek 20-22 stopni w Polsce południowo-wschodniej. Model ECMWF widzi sytuację następującą. W nocy z piątku na sobotę przyjemnie. W sobotę temperatury bardzo szybko wzrosną w poce zachodniej do 34 stopni Celsjusza. Więc mamy sytuację bardzo zbliżoną do poprzednich modeli. Od zachodu będzie zbliżał się front atmosferyczny, który już w nocy wkroczy nad Polską północno-zachodnią. Nocy tropikalne w Polsce Zachodniej i Centralnej, temperatury powyżej 20 stopni. W niedzielę, słuchajcie, 32 do 34 stopni Celsjusza. Przed frontem, za frontem chłodniej. Do wieczora front powinien opuścić nasz kraj. Więc wszystkie modele numeryczne tu są praktycznie zgodne, bo przyglądałem też oprócz tych jeszcze tam inne. Jeśli chodzi o pogodę, to sobota będzie bardzo ładnym dniem. Burze, jeżeli się gdziekolwiek pojawią, będą to takie typowo letnie burze termiczne. Natomiast front atmosferyczny wkroczy w nocy z soboty na niedzielę i on będzie przemieszczał się przez Polskę północną, centralną, następnie południowo-wschodnią, by następnie. Opuścić nasz kraj. Burze będą też występowały w kolejnych dniach, w poniedziałek, szczególnie w Polsce południowej i południowo-wschodniej, ale poniedziałkiem zajmiemy się w innym momencie. Jeśli chodzi o upały, jeśli chodzi o tę sytuację, poszukajmy sobie informacji na temat tego, jak się zachować podczas takich upałów. Pijmy odpowiednią ilość wody, zakrywajmy ciało. Nie nie, nie, nie wystawiajmy się na długą ekspozycję, ponieważ no, upał naprawdę to nie jest nic przyjemnego ten, kto przeżył udar, bądź ten, kto, ten, kto z udarem miał do czynienia, to wie i potwierdzi, że to jest no, to nie jest nic przyjemnego. Na naszej stronie, na naszym kanale na YouTube jest materiał i upał jak się chronić udar cieplny słoneczny, jego podepnę tam u góry, więc będzie można wejść w zakładkę i go sobie obejrzeć. Dzięki Wam wszystkim raz jeszcze pozdrawiam.